Cześć tu Sylwester, witam Was w wielkim przeglądzie EPEK. Dziś omówimy sobie 7 płyt. Bardzo różnych gatunkowo: od hardcora, przez awangardę po punk rocka, aż dojdziemy do rockabilly. Otrzemy się też trochę o metal, będzie różnorodnie, ale tak jak na epki przystało, postaram się, żeby było krótko. To, co wyróżnia wszystkie omawiane dzisiaj płyty, to oprócz tego, że są epkami, czyli trwają maksymalnie 15 minut, to są też wydane w formie CD. To też jest pewna taka ciekawostka, że w Polsce dużo epek wydaje się właśnie w formie kompaktowej, a te winylowe siódemki, które są popularne na Zachodzie czy tam w Stanach, są takim trochę legendarnym, powiedzmy, nośnikiem, to w Polsce takiej wielkiej popularności się nie doczekały. Razu drogo, jeżeli chodzi o produkcję, a dwa, no, że trochę mało tej muzyki, mimo wszystko. Więc jak polskie kapele decydują się na wydanie epki, to przeważnie decydują się na format kompaktowy i w zdecydowanej większości przypadków decydują się na wydanie DIY. Choć też niektóre płyty, które dzisiaj będziemy omawiać, są wydane przez wydawnictwa, ale w przypadku epek w Polsce to zawsze jest mniejszość. Trochę tych płyt dzisiaj mam i zastanawiam się od czego zacząć, więc pomyślałem, że zaczniemy może od rzeczy najdziwniejszej, czyli epki zespołu Blind to Differences. Opowieści bez dobrego zakończenia to drugi krążek w dyskografii chłopaków z podhala, a mianowicie z Nowego Targu, który reprezentuje muzykę, można by powiedzieć, jak post hardkorową. Trudno to zakwalifikować, bo z jednej strony to też jest taka ciekawostka, z jednej strony, ludzie zaangażowani w ten projekt też są związani z fanpage'em pop-punk News Poland, który tutaj serdecznie pozdrawiam, ale ta muzyka absolutnie punkowa nie jest. Jest to coś osadzonego na post hardcore na pewno i połamane dość intensywnie. Wiecie, jeżeli lubicie takie rzeczy lekko awangardowe, gdzie macie wrażenie, że nie ma jakiegoś stałego motywu, który gdzieś się przejawia na naprzemiennie, typu zwrotka, refren, zwrotka, refren, tylko przez kilka minut wszyscy praktycznie grają solo na każdym instrumencie osobno, a mimo wszystko jakoś to się trzyma kupy, no to Blind to Differences właśnie reprezentuje tego typu gatunek. Są takie memy dotyczące tego, że ludzie słuchają wszystkiego. Jakiej muzyki słuchasz? A, słucham wszystkiego. W przypadku takich osób puszczcie im proszę Blind to Differences i zobaczymy, jak będą sobie radzić z tą soniczną pigułą pakowaną między oczy. Muszę przyznać, że jest to płyta ciekawa i trygująca, jeżeli chodzi właśnie o tą warstwę muzyczno- aranżacyjną, bo też jako gitarzysta zastanawiałem się, jak to jest w ogóle policzone, żeby sobie spamiętać te wszystkie motywy, co gdzie kiedy następuje? Nie? Czy to człowiek po prostu działa chyba na trochę innych obrotach, jeżeli chodzi o umysł, żeby sobie takie pewne motywy spamiętać? Ja tu niestety jestem wychowany bardziej w tradycji ramonesowej, jeżeli chodzi o szkołę grania, więc ta prostota u mnie, u mnie na gitarze przede wszystkim występuje. Ale tutaj no, sporo się dzieje. Ciężko to na pewno zapamiętać, i ciężko pewnie zapamiętać też teksty, nie? które są też tutaj bardzo. Bardzo istotnym elementem, jeżeli chodzi o zespół Blind to Differences, bo też nie są to takie historie jak wiele innych. Przytoczę Wam same tytuły tych numerów. Zarabiaj bez wychodzenia z domu. Teoria spiskowa. Człowiek, który trzymał kciuki za koniec świata. Warsztat na prawy człowieka. Dzień, w którym zakazano się śmiać. No widać, że stoi za nimi jakaś ciekawa historia, ale mam wrażenie, że wiele z tych historii opartych jest trochę na takich Memicznych internetowych przekazach. No zwłaszcza zarabiaj bez wychodzenia z domu. Widać, że chłopaki oprócz tego, że grają bardzo pokręconą i skomplikowaną muzykę, mają dużo poczucia humoru i takiego mocnego dystansu do siebie, co widać też w teledyskach. I te teledyski serdecznie Wam polecam, żeby sobie sprawdzić, bo jest to DIY, jest to takie trochę chałupniczo-śmieszkowe, no ale naprawdę spoko to wygląda i do tej muzyki pasuje idealnie. Użyłem gdzieś tu pewnie terminu awangarda, bo trochę mi się kojarzy to z takim jazzowym podejściem do grania. Więc wiecie, to też nie jest taka muzyka, którą można sobie w spokoju gdzieś puścić przy robieniu, nie wiem, płaceniu rachunków albo czegoś w tym stylu i gdzieś to leci w tle, bo możecie podpisywać to w ogóle abstrakcyjne liczby i trochę nadpłacić, nie? Więc to jest muzyka, która naprawdę wymaga też trochę skupienia i uwagi na tym, co faktycznie słyszycie i też może być męcząca, nie? Mam takie wrażenie, nie? Że to nie jest też e, płyta na każdą okazję, no, chyba że jest taki moment, że wiecie, że Teściowa już za długo siedzi w mieszkaniu i chcecie ją trochę przegonić, to możecie coś takiego puścić i ona już pewnie chyżo ku wyjściu się po jakimś czasie skieruje. Ale trochę mówię tutaj w, w kontekście takich może rzeczy yy, mało brzmiących pozytywnie, ale naprawdę to, co zrobili goście na tej płycie, to, to robi spore wrażenie. Na mnie jako gitarzyście jest to impressive. Niekoniecznie chciałbym tak grać i takie rzeczy robić, ale robi to naprawdę spore wrażenie i też jest krokiem do przodu w kierunku takiego bardzo połamanego grania, bo te numery, które były na pierwszej epce, to też chyba epka była, jeżeli dobrze pamiętam, były bardziej konwencjonalne. Tutaj mamy większy odjazd. Ciekawy jestem, jak to na żywo wygląda. Nie miałem okazji zespołu Blind to Differences zobaczyć. Jak widzieliście, to napiszcie, jak nam się podobało. Jak jesteśmy już na Podhalu, to skierujmy się trochę bardziej na zachód i zahaczmy o Śląsk, bo to nie tylko jeden epkowy reprezentant w dzisiejszym odcinku wystąpi, ale zaczniemy sobie od tego zespołu, który też no, w kontekście trochę tego, jak mówiłem o Blind to Difference, jest trochę inny, też będzie trochę inny. Mianowicie chodzi o zespół The Harpagans. Nie wiem, czy mieliście okazję już z tym zespołem się zetknąć, a jest to kapela grająca Rockabilly. Widać to po samej okładce, bo widać bardzo oldschoolowy, klasyczny design i też pewne motywy nawiązujące właśnie do takiego stylu rockabilly, tatuatorskich klimatów i, i tym podobnych historii. Zresztą Malwina Siedlecka z Oldschool Design zaprojektowała całą wkładkę, więc fajnie ta płyta jest wydana, jeżeli chodzi już o taką samą warstwę rysunkowo, komiksowo, stylistyczną. Od razu widać, jaki to mniej więcej będzie, będzie klimat. No Tylko bardziej po tej okładce można się zastanawiać, czy to będzie takie Rockabili, psychobili takie typowe, czy to będzie bardziej, nie wiem, coś zmieszanego z punk rockiem, muzyka typu, może, nie wiem, The Bones albo coś w tym stylu, czyli bardziej takie pangenolowe zajawki. Ale w przypadku The Pagans mamy klasyczne, myślę, rockabili. No i jak, jak gdzieś się zastanawiałem, do czego mi ten. Zespół jest najbliższy, jeżeli chodzi o polskie kapele, które gdzieś mi tak się kojarzą na pierwszy rzut ducha. No, to Shaking Doody gdzieś mi się tutaj skojarzył. Czyli też zespół taki bardziej rozrywkowy, niekoniecznie taki scenowy. No, choć też wiecie, przez obecność Darka Duszy, no to też można powiedzieć, że zahaczający o tą naszą scenę przynajmniej jedną nogą Darka. Nie? No, ale to też jest taka muzyka, która nie jest stricte subkulturowo-pangrokowo-scenowa. Mam wrażenie, że zespół The Harpagans też taki jest. Jest zespołem, który gra to rockabilly, ale jest bardziej taki otwarty, jeżeli chodzi o swoją choćby przystępność, o miejsca, gdzie występuje, bo też się pojawia na jakichś zlotach, zabytkowych samochodów, tego typu impreza, które nie tylko ludzi związanych ze sceną gromadzi. No a to też jest tego typu właśnie muzyka, bo przy okazji relacji z cieszaną Rock Festival też wspominałem na przykład o zespole. The Surfers, który gra takiego surf rocka z lat 60 i przenosi właśnie taki klasyczny, trochę ocielający się właśnie też o rokabili klimat do Polski. I, też to jest, to, I to też jest taka kapela, którą można z powodzeniem zaprosić na jakąś imprezę, nie wiem, branżową powiedzmy, czy jakieś wydarzenie niesubkulturowe, która nada no, trochę takiego retro klimatu i retro vibe'u. The Harpagans myślę, że podobne założenia może spełniać, choćby ze względu na to, że wokal na przykład jest taki dosyć przyjemny. Nie ma takiego, wiecie, zdartego, zdartego zachrypniętego głosu, który bardziej w tych zespołach psychobili czy rockabili ocierających się o punk rocka czasem występuje, czy jest taki, wiecie, historycz, historyczno-wrzaskliwo dziwny. To jest naprawdę bardzo poprawnie, więc to jest taka kapela, która spokojnie na jakąś imprezę tematyczną może się wpisać. I też w przypadku The Harpagans mam wrażenie, że te teksty, które tutaj są, są poniekąd takim uzupełnieniem konwencji, bo najważniejsza jest ta otoczka, właśnie muzyczna, wizualna, która gdzieś na scenie widać. A te teksty są bardziej w rodzaju takiego wypełniacza niż takiego bardzo istotnego przekazu, który zespół Harpagans chce nam przekazać. Zresztą opowieści, które się tutaj pojawiają, to też jest bardziej taki rodzaj storytellingu otwierająca płytę, Katarzyna S. opowiadająca o tym, że Katarzyna ma dziewczynę, ma też chłopaka. Taka historyjka, no nie? która trochę jest takim, nie wiem, zapychaczem, bo to też nie jest taka historia, która mnie jako słuchacza gdzieś porwie i myślę, co ta Katarzyna zrobi? Czy ona pójdzie do chłopaka? Czy, czy, czy co się stanie? Nie? Coś... nie, tu nie mam takiego, wiecie, zajawienia, że o, ta historia mnie gdzieś wciągnęła i się zastanawiam, do czego do zmierza. bardziej zainteresował mnie numer karty, który opowiada bardziej o takim szulersko-gamblerskim klimacie, no ale to też jest rodzaj takiego zapewniacza. Mamy tutaj też dwa kowery Got My Mojo Working i Sweet Georgia Brown. No nie jestem tutaj ekspertem w tych retroklimatach, więc nie powiem wam kto to oryginalnie wykonywał, no ale to też jest muzyka taka właśnie pasująca do tego retro klimatu i ciekawostką nawiązującą trochę do tego Shaking Doody, być może to jest coś co w jakiś sposób mnie ukrękowało, to to, że w numerze Ciało Twist gościnnie usłyszymy solówkę Darka Duszy, który też zresztą z basistą zespołu The Harpagans, czy kontrabasistą w tym przypadku, występuje też w zespole Darek Dusza i Demony, czyli to takie trochę koleżeńskie wsparcie, ale też nawiązanie właśnie do tego zespołu Shaking Dudi, w którym Darek Dusza też ważną funkcję pełni. Nawet ten tekst w utworze Ciało Twist, no też można powiedzieć, że nawiązuje i trochę być może jest kontynuacją kawałku la Shaking Doody. Kto wie, może to była jakaś inspiracja, na pewno te dwa zespoły gdzieś obok siebie leżą, więc myślę, że w takim pakiecie, że mamy Shaking Doody i mamy The Harpagans, no to myślę, że to by był sensowny koncertowy zestaw do takiego wprowadzenia się w klimat lat 60 Tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałbym wam w tym miejscu powiedzieć. Z tyłu płyty de Karpagans mamy coś takiego, nie? gdzie ma jest miejsce na różne logówki, radio odzew na przykład. Ale nie ma tutaj logówki Sylwester Poleca. I cóż to jest właśnie za skandal, nie? Cóż to jest za skandal? Pamiętajcie też o tym, że jeżeli chcecie, żebym objął patronatem waszą płytę, no to jak najbardziej można coś takiego zrobić. Wydaje się to bez sensu. Nie? Myślę, każdy patronat, po co mi to w ogóle jest? Ale wiecie, też dostaję sporo płyt i mogę Wam zagwarantować, że jeżeli faktycznie potem patronacie zgłosicie, to na pewno na moim kanale o Waszym zespole coś się pojawi. No, to zapraszam, a zespół Deharpagans, jeżeli stare klimaty lat 60. i 50. i tego wiecie, rock'n'rolla, rockabilly Was interesują, sprawdźcie ich nowy materiał. Mówiłem, że będzie trochę rzeczy też związanych z metalem i poniekąd z metalem związany jest zespół Hasselhoff Messerschmitt. Bardzo ciekawa nazwa, ale też nazwa, która sugeruje, że ten zespół być może nie jest takim projektem, powiedzmy sobie szczerze, najpoważniejszym. Nie? Bo też jak usłyszałem Hasselhoff Messerschmitt, no to to brzmi troszkę jak kapela, która robi sobie jajca, no ale nie do końca tak jest. Płyta nie jest GIT, też nie jest do końca płytą metalową, ale zespół Hasselhoff Messerschmitt to jest ekipa złożona z muzyków metalowych. Tutaj muszę posłużyć się notką wysłaną przez wydawcę GoP Records, który tą płytę wydał, bo wcześniejsze dwa materiały, o których wspominałem, to są produkcje DIY. A w składzie zespołu Hasselhoff Messerschmitt występują Pudel zespołu Slaves of Evil, Abnormal Sickness i Starless Void, nie kojarzy, z kapel Snake Eyes, Cop, i Siaki, to już coś bardziej kojarzy nas z zespołów. Wojtek, który gra na basie i nie gra w niczym, ale to do grania na basie, wiecie, nie potrzeba jakichś szczególnych kompetencji. Żart z basistów, stały motyw, musi się niestety pojawić. I na Bębna z zespołów Offense, Dimedium May czy kolory. To, co jest też istotne w tej notce, która się tutaj pojawia, że pomysł na ten zespół powstał już 10 lat temu, ale dopiero teraz udało się to jakoś finalizować. I to jest o tyle ważna rzecz, bo zespół Hasselhoff Messerschmitt porusza się w trochę klimatach, w klimatach które są ostatnio modne, czyli takiego grania między punkiem a trashem, trochę nawiązującego do starej siekiery. Też się tak zastanawiałem, czy to nie jest tak, że właśnie ludzie z tych metalowych kapel, jak zobaczyli, że jad gdzieś tam się fajnie przebija, doszli do wniosku, a może spróbujemy coś takiego nagrać, bo to też nie są stosunkowo trudne rzeczy, żeby coś takiego spróbować, zrealizować. No ale z tego, co tutaj widzimy, to ten pomysł był już wcześniej, więc widocznie ten jad tą inspiracją nie był. Choć pewne podobieństwa, jeżeli chodzi o taki, wiecie, szeroko rozumiany ten klimat, w którym się ten zespół porusza, są. Z początku, jak odpalam płytę, nie jest git, to właśnie wchodzimy w trochę te klimaty nawiązujące do starych sikiery, ale one też szybko w kolejnych numerach trochę zahaczają o bardziej metalowe klimaty, czyli te zespoły, w których muzycy grają na co dzień. Mamy trochę więcej takich, wiecie, rzeczy ocierających się o trash, rzeczy lek ocierających się o trochę ciężki strzymetal, bo też pojawiają się choćby perkusyjne blasty gdzie niegdzie. Więc słychać właśnie ten metalowy background, no ale jeżeli chodzi o propozycję taką muzyczną to też dla ludzi, którzy słuchają bardziej właśnie punkowych klimatów, czy szukają czegoś co będzie się bardziej ocierać o treść no to myślę, że Hasselhoff Messerschmitt może być taką ciekawostką, która was zainteresuje. Jeśli chodzi o teksty to wbrew temu co mówi nazwa nie są to jakieś śmieszkowe, śmieszkowe motywy, tylko bardziej taka właśnie życióweczka trochę ocierająca się o takie zespoły jak Tester Gear, czy Fal techniczny, bo też no no poniekąd jakieś tam pewne skojarzenia, gdzieś tutaj też miałem sobie słuchając tego albumu. Z pewnością nie jest to płyta rewolucyjna, ale jako coś to lekko poza tą naszą pankową scenę wykracza, a może o nią zahaczać, może być ciekawostką. Ciekawostką jest też na pewno z utwór Martwy Punkt, który na tej płycie się pojawia i z tego co widzę na rozpisce może być kowarem zespołu The Cure. Oczywiście jest podany w tej takiej traszowo, siekierowo o jadowej formie, więc do The Cure jest absolutnie niepodobny. No ale jeżeli wiecie jaki to jest numer w bo też próbowałem się doszukać co to właściwie jest, no to też napiszcie w komentarzu, bo chętnie sobie sprawdzę jak ten oryginał brzmi. Zostawiamy zespół Hasselhoff, Messerschmitt i dalej wędrujemy w kierunku Śląska, gdzie też swoją debiutancką epkę wydał niedawno zespół 01. I tutaj podobnie jak w przypadku Harpagasów zatrzymajmy się na chwilę przy warstwie graficznej. Bo też to jest ciekawie, komiksowo, elegancko wydane. Za grafiki zresztą opowie, odpowiada kolega Poziom, czyli gościu, który na przykład oczywiście też projektował koszulkę Edesa, cała jedną, ale też robi na przykład grafiki dla buzenglory. Glory. No albo kastetu. Też dla Analogsów coś robił. No to też jest taki bardzo sympatyczny gość, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. który też sporo tych grafik dla pankowej sceny robi. I właśnie okładka płyty 01 i te grafiki, które są też z tyłu. To też jest jego dziecko. Jego dziećmi z pewnością nie są muzycy zespołu 01, bo to też trochę starsze od pozioma chłopaki ze Śląska, też ludzie doświadczeni w wielu kapelach, też muszę sobie spojrzeć na swoją ściągę. Hardcase, Little Boy, Hard Work. Loa Karma, no to to są niektóre z tych zespołów, których muzycy z zespołu 01 się udzielali. No ale jest też wokalista Oscar, który jest osobą świeżą, jeżeli chodzi o swoje muzyczne doświadczenia, bo dopiero 01 jest takim jego pierwszym zespołem, w którym coś nagrał. Jedyne wcześniejsze jego doświadczenia, gdzie moglibyśmy go usłyszeć, to jest utwór Loyalność, który pojawił się na jednej z płyt zespołu V. Techniczny. No ale zespół 01 nie gra do końca w takich klimatach, jak gra zespół V Techniczny, bo mam wrażenie, że ten V techniczny jest troszkę bardziej taki pankowy powiedzmy, a zespół 01 to jest kapela, która mocno siedzi w amerykańskim hardkorze trochę może po Linii Terror, trochę po Linii Madball. Gdzieś tutaj e, widziałem o na stronie Enigmatic Records widziałem określenie, że 01 to śląski sheer terror nie tylko Na pewno jest to ten rodzaj hardkoru, który wiecie jest taki ciężki, twardy, prosty, ale nie, nie ocierający się o te takie street punkowe motywy, jak to czasem miał na przykład Agnostic Front, który uciekał w tą taką większą melodyjność. Tutaj mamy ten taki. Twardy, ciosany, hardcore, dość popularny, mam wrażenie, choć nie jest to też taka muzyka, którą szczególnie darzę sympatią, ale to, co jak wykonuje to zespół 01, no to tutaj nie mam jakby zastrzeżeń co do tego, jak to jest wykonane. Siedzi mocno w konwencji, jest zagrane naprawdę spoko, jeżeli chodzi o rzeczy warsztatowe i też Oscar, który właśnie, jak wspominałem wcześniej, w tej roli wokalisty nie ma wielkiego doświadczenia, też sobie radzi w porządku. Jego wokal jest o tyle też charakterystyczny, że nie jest, nie wiem, jak w przypadku schizmy, jakiś mocno wysoki, czy taki bardzo jakiś graulu, graulujący, czy, czy taki agresywnie wyrazisty. Jest w nim taka charakterystyczna, głęboka nuta, która też może niekiedy wpływa na to, że nie wszystkie teksty da się mocno wychwycić. Może to też kwestia po prostu zmiksowania tego wokalu, ale tutaj miałem też wrażenie, że fajnie, jakby w, w tej skąd inąd Ładnie wydanej epce pojawiła się też jakaś krótka wkładka z tekstami. Też teksty, wiecie, nie są tutaj w przypadku hardcora obszerne, więc można by je było nawet w takim prostym, rozkładanym digipaku gdzieś zmieścić, a to na pewno ułatwiłoby nieco odbiór. Tekstowo, jak już przy tym jesteśmy, no to też jest taka życióweczka, trochę właśnie ocierająca się o najnowsze dokonania faulu technicznego, czyli takie, jest lekkie, takie samobiczowanko, trochę takie ponure wątki, które gdzieś w życiu się pojawiają. Zresztą <słuch> pierwszy utwór nazywa się Ból i Rozpacz. No to wiecie, to też nie jest jakiś taki wesoły opener, nie opener, festiwal, tylko taki, wiecie, otwierać płyty. Wie, już wiemy po tym kawałku, że nie będzie wesoło. Jest ból, rozpacz, nie wiem, fałszywi przyjaciele. Takie gdzieś wątki na tej płycie się pojawiają, czy też kariera, krytyka kariery, pogoń za karierą, no to też są takie rzeczy, które są gdzieś krytykowane. No ale jak widzimy rzeczy ocierające się bardziej wokół takiego życia, które nie dotyczy tylko hardkorowców. I to moim zdaniem też jest duży plus, bo jak mamy zespoły, nie wiem, pokroju choćby zespołu Speed, i tutaj muszę dodać taki wstręt, że jak pierwszy raz zesp zobaczyłem zespół Speed, to myślałem, że to jest meme. No że to nie jest jakby prawdziwy taki zespół na serio, tylko to jest zrobione wszystko na żarty, nie? Ale się później okazało, że to jest jakby wschodząca gwiazda a, światowego hardcora. Ale oni mają właśnie te teksty takie bardzo napinkowo hardkorowe że jedna krew na scenie, coś tam płynie. Nie miałbym za bardzo ochoty słuchać takich tekstów w, języ w języku polskim, więc też się cieszę, że zespół 01 w tym kierunku. Absolutnie nie podążę. Zespołu 01 jeszcze na żywo nie widziałem, ale 12 października w Katowicach będę miał okazję, bo gramy razem z zespołem 01, zespołami Granda i wersja deluxe w pubie Korba, jeżeli dobrze mówię. Tak, pub Korba, 12 października. Jak jesteście wtedy w Katowicach, czy na Śląsku. To serdecznie zapraszam, będzie okazja zbić piątkę i posłuchać jak sobie radzę w tej warstwie muzycznej, no a przy okazji też będzie można zobaczyć zespół 01 Granda i wersję Deluxe. Może jeszcze dodam jakąś ciekawostkę o płycie zespołu 01. W utworze Biegnij Szczurze. Gościnnie występuje Tom White z zespołu Little Boy. I tutaj też serdecznie pozdrawiam tego gentlemana, bo to też jest znany miłośnik Kotów. Pozdrawiam serdecznie. Pod kątem muzycznym innowacji tutaj nie ma, ale też pewnie miłośnicy takiego ostrego, hardcora innowacji nie potrzebują. Teraz zrobimy sobie karkołomny skok ze Śląska do Trójmiasta i opowiemy o kolejnym hardkorowym zespole, zespole Backhand Slap, czy Backhand Slap, jak można by wymówić, wiesz, będąc tutaj z Europy Wschodniej. Backhand Slap, my friend. To to jest kolejny zespół, o którym wspomnę. Epka, którą tutaj prezentuję, Cantona. Drugi w dyskografii materiał z 2021 roku, więc trochę na pojawienie się w tym odcinku czekał. Ale z tym jest związana pewna głupkowa ta historia, którą wam zaraz opowiem. Bo jak pewnie widzicie, on jest widany też w specyficzny sposób, czyli mamy ten taki nieklasyczny jewel case, tylko Jezu, jak to się nazywało? No, ten taki właśnie specyficzny plastikowy case dosyć elegancki, ale też dosyć niepopularny, nie? jeżeli chodzi o jego dostępność. Cała historia z tą płytą wygląda troszkę tak, że ona dotarła do mnie w stanie totalnie rozpieprzonym. Nie? Więc tutaj ten, ten cały plastik był mocno zgnieciony, a nie miałem takiego pudełka i gdzieś ona sobie czekała z boczku i dopiero jak ostatnio zamawiałem sobie plastikowe pudełka do wymiany pewnej. Partii płyt, którą gdzieś sobie zamówiłem, no to zamówiłem sobie też jedną sztukę właśnie takiego pudełka. Po to, żeby wymienić to i w końcu wam o tym płycie, płycie opowiedzieć. Ale jest też pewna ciekawostka związana z tym, że zespół 01 i zespół Back backslab na jesieni tego roku mają wspólną trasę. Na przełomie listopada i grudnia parę koncertów obu ekip będzie można zobaczyć w różnych częściach Polski. To też jest taka troszkę rozszerzona weekendowa trasa, więc sobie sprawdźcie, gdzie grają. Bo obie te kapele poruszają się trochę właśnie w podobnych klimatach. Czyli mamy ten hardcore bardziej ocierający się o tą metalową odnogę hardcore, niż o tą punkową, no, street punkową odnogę, typu właśnie niektóre numery Agnostic Front. No, nie przypadkiem też mówię o tym Agnostic Front, bo zresztą wiecie, jeżeli chodzi o moją znajomość hardcora i taką sympatię właśnie do tego gatunku, no to te kawałki właśnie ocierające się bardziej o ten street punk w przypadku Agnostic Front, czy nawet zespołu Medball, no to to są te bardziej moje bardziej ulubionsze momenty, a ten taki twardy taki, wiecie. No, na napince hardcore, no to nie do końca mój klimat jest. Choć na przykład nową schizmę bardzo mi się ten album podobał. A nie przypadkiem można mówić o schizmie w przypadku zespołu Beck and Slap. Zanotowałem sobie, że Beck and Scrap to taki właśnie schizma schizmakor trochę, nie? Nawet pod kątem tego wokalu, nie? Który jest taki dosyć Wysoko historyczny i może się kojarzyć lekko z zaśpiewami wykonywanymi przez pestkę. Zwłaszcza też w numerach, które są po polsku. Bo 01 wszystkie numery mają po polsku, a zespół Bacon Sclap śpiewa trochę po angielsku, śpiewa trochę po polsku i te nawiązania do schizmy gdzieś tutaj po głowie mi chodzą. Oprócz tego charakterystycznego pudełeczka, muszę przyznać, że płyta jest bardzo ładnie wydana. Mimo, że nie jest kolorowa, fajnie jest to poskładane. A książeczkę z tekstami, zdjęcie, gdzie widać, że chłopaki są z miasta, bo oczywiście okręty zatopione, no to to jest rzecz taka, którą widzimy przechodząc się gdańską starówką, to od razu jakby widać. Wszystkie teksty są w książeczce, więc domyślać się nie trzeba, a ciekawostka z tą płytą związana jest z samym jej tytułem, czyli Kantona, pewnie kojarzycie takie nazwisko, piłkarz. Ja z piłki nożnej wiem przede wszystkim tyle, że bramka jest okrągła, a piłki są dwie, więc tutaj też mocno takich losów piłkarze nie śledzę, ale jeżeli chodzi o Kantonę, jest pewien motyw związany właśnie z tym, co widzimy na okładce. Że historia jest mniej więcej taka, w wielkim skrócie, że pewien kibic, który w pewnym momencie obrażał Erika Kantonę i zamawiał gdzieś tam pięć piw, Został przez Erika kopnięty z takiego no, ciosu trochę kung fu, nie? więc to też była taka dość szeroko komentowana akcja, że piłkarz się tak podpalił, że tutaj kibicowi sprzedał kopa. I tu nie jest jakaś kopa Ameryka, tylko kopa wryja. I oprócz tytułu, tytułu Epki, znalazł się też krótki numer na ten temat na płycie Back and Slap. Tak jak wspominałem, jeżeli chcecie posłuchać trochę takiego hardcora w klimatach twardo. Madball, Shit Terror, Terror, no nie, no to pamiętajcie też o trasce zespołów 01 i Back and Swap tej jesieni. No i też 12 października wbijajcie do Katowic. Zapraszam. Ze Śląska lecimy do stolicy, gdzie swoją debiutancką epkę wydała niedawno supergrupa Noc. Chciałbym skłamać, że chciałbym skłamać to epka nagrana przez młodych, ambitnych, nikomu nieznanych chłopaków, którzy wyrosli gdzieś z warszawskich garaży, ale nie. Noc to zespół złożony przez starych wyjadaczy. Może nie takich starych, że wiecie, że jakichś takich e, zmurszałych dziadków, no nie, ale to są ludzie właśnie bardzo doświadczeni. No choćby Wiktor z zespołu Lazy Class. I tych wiecie, wszystkich połów, których dziś grał, nie będę aż z tego wymieniał czy mroku na basie. No to, to są osoby, wiecie, znane i uznane na polskiej, pangrokowej scenie. No i wracają właśnie z takim materiałem. Noc. Chciałbym Znając jakby fascynację Wiktora, taką troszkę egzotyczną hiszpańsko-francuską sceną streetpunkową, tu też się spodziewałem, że być może zespół Noc będzie grał to, co jest ostatnio popularne, czyli na przykład tak jak zespół Prorowa, jeżeli dobrze, jak mówię nazwę, czyli taki francuski punk trochę nawiązujący do nowej fali, takiej zimnej, zimnofalowy streetpunk, czy jak to się teraz na cold wave, oj, cold oil zimny oj, takiego, takiego chłodnego oja, że coś w tym stylu będą łowili. No ale nic z tych rzeczy tutaj się nie dzieje, bo pierwszy numer pamięć, który otwiera właśnie ten album, no to to są klimaty, powiedzmy sobie szczerze, zahaczające od Casualties. Wrzaskliwy wokal, bo ten wokal też tutaj miejscami ociera się o takie rzeczy lekko, nie wiem, screamo bym powiedział. No ale też w różnych innych miejscach tej czteroutworowej epki, wokal jest bardziej taki klasycznie zaśpiewany, jeżeli chodzi o street klimaty. Więc różne są barwy, jeżeli chodzi o wokalistę tego zespołu. No zaczyna się właśnie tak z z taką gitarą gdzieś mocno też nawiązującą do Casualties, czy do takiej amerykańskiej szkoły grania takiego street panga szybkiego punk rocka. No to też słychać właśnie tutaj doświadczenie Wiktora i pewne motywy, które też są znane z płyt Lazy Class. No ale pierwsze skojarzenie, jakie miałem, kurde goście będą grali jak Casualties, ale później się też to zmienia. Bo na przykład utwór Chciałbym skłamać, czyli tytułowy kawałek, no to trochę jakbyśmy skrzyżowali April z zespołem Lazy Class, gdzie na początku też mamy trochę bardziej takie rzeczy zahaczające o Emo, a później już ten numer jest spokojnie mógłby się znaleźć na jednej z płyt zespołu Lazy Class. Cztery utwory, ale nie są aż tak bardzo jednolite, żeby powiedzieć, że dobra, ten zespół będzie grał właśnie jak Lazy Class 2 albo jak będzie właśnie Total Chaosem z Warszawy. To jednak troszkę jeszcze nie do końca jestem pewien, jak będzie taki totalnie ten jednolity kierunek, jaki ten zespół będzie prezentował, ale na pewno są to rzeczy ocierające się o takie szeroko rozumiane, streetpunkowe, nowoczesne granie, bo nie ma tutaj, wiecie, zagrywek typu Cox Parer, tylko bardziej te świeże kapele to, co warto jeszcze docenić, to teksty, które też nie są takie banalne. Opowiadają, wiecie, w wielkim skrócie o różnej życióweczce. Z jednej strony o karierze, z drugiej strony o tym, że przegrałeś już na starcie. Czyli pewnie takie poniekąd trochę zaprzeczenie jakiegoś braku ambicji w życiu. No, ale wiecie, dotyczą takich bardziej ludzkich rozterek. I szczególnie spodobał mi się tutaj pewien aforyzm. Kto się je wiatr, ten zbiera w pierdo. Myślę, że jak zespół noc będzie gdzieś robił swoje koszulki i będzie zastanawiał się, czy wrzucić jakiś cytat na plecy, no to być może jest to podpowiedź z mojej strony. Co ciekawego, można by tam na sobie na tył zarzucić. Ciekawostka związana z tą płytą jest taka, że ukazała się w barwach wytwórni Pasażer. I to też jest taka, wiecie, dość niezwykła historia, bo zazwyczaj pasażer nie jest kojarzony z epkami. No a tutaj zdecydował się na to, żeby tą epeczkę wypuścić, więc też chwała mu za to. Że coś świeżego w barwach pasażera w tym roku mamy, i jest to debiut naprawdę godny, godny uwagi. Widziałem, że zespół już gdzieś koncertowo przeciera szlaki. No to teraz tylko no, czekajmy na rozwój wypadków, bo wiecie, jak to jest w przypadku warszawskich zespołów. Scenariusze generalnie są trzy. Może być tak, że zespół wydaje epkę i zanim dojdzie do pierwszego koncertu, rozpadnie się. Scenariusz drugi jest taki, że zespół wydaje epkę, gra kilka koncertów. Wchodzi do studia, żeby nagrać pełnowymiarową płytę i rozpada się w tym momencie. Scenariusz trzeci jest taki, że wchodzi do studia, w końcu nagrywa tą płytę, wydaje ją i później gra długo i szczęśliwie. I tego też chłopakom życzę, e, zwłaszcza Mrokowi, który ostatnio nie ma jakby farta do tego, żeby projekty gdzieś jego dłużej trwały. Fajnie, jakby ta noc. Trwała wiecznie. Czekam na pewną wymiarową płytę. Nie rozpadajcie się. Pozdrawiam serdecznie. I też przypominam, że i rozmowy z Wiktorem, i rozmowy z Mrokiem też znajdziecie u mnie na kanale. A na zakończenie tego epkowego odcinka mam płytę zespołu Cup Off, który jest znany z tego, że wydaje tylko epki i każda z tych epek ma tą samą okładkę. Czyli mamy już pewną kolekcję kafelków zespołu Cup Off. Też o tych płytach wspominałem w poprzednich odcinkach recenzji. Więc jeżeli uważnie śledzicie ten kanał, też pewnie kojarzycie, że zespół Cup of jest zespołem, który gra punk and rolla. Punk and rolla w sposób klasycznie amerykański, trochę nawiązujący może do zespołu nie wiem, Turbo ACS. Choć takie to jest amerykańskie granie, no wiemy, że w Szwecji na przykład też takie granie jest dość popularne, ale mam wrażenie, że w przypadku zespołu Cup, a w ten kierunek amerykański jest chyba bardziej tutaj słyszalny. I ten pangenrąg, który jest tutaj prezentowany, jest z jednej strony klasyczny, a z drugiej strony na no, tej trzeciej epce, która skądinąd, moim zdaniem, jest najlepsza w dyskografii zespołu. Najbardziej przebojowa, a tego mi gdzieś brakowało w przypadku wcześniejszych materiałów. A tu już pierwszy numer, który otwieramy. That's fucking loser. No to jest numer, który refrenowo wpada w ucho. No ale jest to też płyta trochę bardziej różnorodna, nie? Bo mm, pojawiają się tutaj też skoki w bok które też spodziewałem się, że będą tylko takimi pewnymi wejściami, nie wiem, wstępu tworu. A na przykład kawałek Dream z powodzeniem mógłby się pewnie znaleźć na płycie zespołu The Harpagans, jeżeli go troszkę jeszcze zmienić aranżacyjnie, bo jest takim klasyczną balladą nawiązującą do lat 50., więc troszkę nie wiem z jakiego powodu to się tutaj na tej epce znalazło, no bo jest to zaskoczenie. Mamy punk'n'rolla, punk'n'rolla, a nagle mamy lata 50. i słodkie, słodkie zaśpiewy. No, to na pewno ciekawe pod kątem muzycznym, nie? żeby sobie coś takiego nagrać i sprawdzić, czy sobie poradzimy. No i ciekawostkowo, jeżeli też mówimy o takich e, przebojowych momentach, jest tu też cover pod tytułem Beat on the Cup with a Dildo Bat. I tutaj będzie zagadka, jakiego zespołu jest to cover. Czy zgadniecie po samym tytule? Nie jest to ten zespół. To nie jest podpowiedź. Jeżeli zastanawiacie się, co to jest, to Dildo Bat, no to też widać, co tutaj. We wkładce, nie wiem czy to można takie rzeczy na YouTubie pokazywać, no ale jak kupicie płytę, to sobie zobaczycie. Skromne wydanie i to czego mi brakuje w tym zespole, bo też mam takie wrażenie, że jak nie mamy, wiecie, napisane kto gra w składzie, nie mamy żadnego zdjęcia zespołu, to z jednej strony tak jak mi jako odbiorcy cięży się czasem takim zespołem jakoś utożsamiać, jak sobie słucham tej muzyki, a z drugiej mam wrażenie, że to nie jest wtedy taki, wiecie, Pełnowymiarowy zespół, tylko to może być na przykład, nie wiem, jakiś projekt studyjny, jakiegoś tam producenta, który sobie sam nagrywa wszystko i wydaje sobie te płyty. Kapa uprzedzam, że to jest prawdziwy zespół i tam gra trójka ludzi i oni grają naprawdę, no ale jest tu taka pewna aura tajemniczości w moim mniemaniu zupełnie zbędna. Nowa epka Cap Off ukazała się we wrześniu, czyli jest to absolutna świeżynka, a tak samo jak wszystkie poprzednie materiały została wydana przez DIY Color Records. Tutaj pozdrawiam serdecznie Piotra i jego pieskę. Jaki będzie kolejny krok w wykonaniu zespołu Cap Off? Zobaczymy. Tych numerów zebrało się już tyle, że z powodzeniem można już wydać singles collection na winylu, ale zobaczymy, może będzie kolejna epka w innym kolorze. Może to jest tak jak wiecie jak z UK Sub, że oni chcieli nagrać płyty na wszystkie litery alfabetu a KPO będzie wydawał epki na wszystkie kolory jakie mamy w podstawowej palecie barw I to by było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki za uwagę, smacznej kawusi pamiętajcie też, że możecie wspierać mnie na serwisie Patronite i tutaj serdecznie pozdrawiam nowego patrona Tomka, który zdecydował się na ten karkołomny życiowy krok też ogromny szacun za to, że dołączasz do grona patronów. No i też zapraszam serdecznie. Jeżeli chcecie, linki znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszam, polecam i pozdrawiam. Cześć, na razie.